Dobra, 5:26, ruszamy na troć. Kurczę, nikogo nie ma. Ten parking tak wygląda właśnie w zimie. To sobie tak możemy porównać, jak tu na Belonę przychodzimy w lecie. Przyjeżdżamy i jest pełny, nie? A teraz mamy puściutko. Oho, morska ekipa. Zobaczymy, kto będzie. Ładnie tu, nie? Dobra, słuchajcie, taki żarcik. Pewnie dzisiaj nikogo nie będzie, bo to jest środek tygodnia. No i wcześnie rano i tak w sumie mało komu tutaj pasuje przyjechać, bo oczywiście, wiecie, święta i te rzeczy. Zobaczymy, trochę porzucamy, na koniec polatam dronem. Może będzie widać jakiś fajny dołek. Dobra, na horyzoncie pojawił się jeden wędkarz. Ja tak na szybko zmieniam bateryjkę, żebyśmy mieli stały kontakt. No i w sumie nie wiem, co wam powiedzieć. Trochę za wcześnie się wybrałem, to na pewno. A co będzie, to będzie. Fali nie ma, jest fajnie. Natomiast spławiania ryby też nie widać. Co, już nie jest takie fajne. Widziałeś, żeby się spławiała jakaś? Ja już trzeci dzień jestem i nic. No dobra, słuchajcie, polatałem dronem. Jak to widzicie na załączonym obrazku, nie wygląda to źle. Naprawdę tutaj to dno jest bardzo fajnie urozmaicone i to całkiem spoczko wygląda z góry. Natomiast specjalnie przeleciałem się bardzo nisko, tak na wysokości powiedzmy, nie wiem, 15 metrów, tak żeby było widać ewentualnie jakiekolwiek sreberko, które gdzieś tam w tej wodzie jest. No i tak jak widzicie, nie ma. Łapki mam już przemarznięte, tym bardziej, że wiecie, że operowanie dronem to tam to też bez rękawiczek muszę to robić, bo inaczej się nie da i myślę, że będzie kicha, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Natomiast na pewno film jest o tyle ciekawy, że mamy te kadry z drona, które nam pokazują też to dno. To dno tutaj w okolicach Orłowa no nie zmienia się jakoś diametralnie przez ten rok, nie ma tutaj jakichś kosmicznych sztormów. Co innego rozewie, gdzie mamy refulację w Jastrzębiej Górze była i w Ostrowie, wiecie, nasypywali tam plaże, masa piachu, no i ten piach się przemieszcza i to rozewie jest zasypane, tam te rewki w zasadzie z godziny na godzinę się zmieniają, można powiedzieć, no bo mamy też sztormy, no i mamy ciągle ten podróżujący piasek, który najprawdopodobniej wyląduje gdzieś tam na plaży we Władysławowie w końcu, no bo port go w jakimś tam stopniu przyblokuje i będziemy mieli plażę we Władku wtedy pewnie półkilometrową szerokości. Natomiast na pewno przelecimy się dronem właśnie gdzieś tam w okolicach Rozewia, obiecałem wam to, wiem, ale to już w nowym roku. Co ja mówię, dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego roku, jak ten czas leci, także słuchajcie, przyjmijcie ode mnie takie no naprawdę mega szczere życzenia w tym nowym roku, żeby ten nowy rok był rybny, żebyście naprawdę pobili swoje życiowe rekordy, żeby to naprawdę wszystko fajnie wyglądało w tym roku, żebyście się nie martwili różnymi dziwnymi chorobami, no i żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, no i żeby te ryby dopisały. Ja walczę od 6:30 i to było za szybko, to od razu mówię, bo było jeszcze ciemno. Natomiast Rafał przyszedł co, z półtora godzinki temu, nie? No, przyszedłem. Już twój samochód stał na parkingu. Myślę, że przyjechałem o 7:00. O 7:00. No, ja zdążyłem polatać dronem, wiecie, ogólnie tutaj ściemniałem, ile wlezie. Rafał cały czas rzucał. I co? No i to samo co 3 dni, czyli nic. 3 dni, ale 3 dni pod rząd? No tak w ciągu prawie. W ciągu prawie. Dobra, ale jakoś w tym sezonie już miałeś jakąś trotkę na kiju? Znaczy tutaj udało się 2 ryby złowić, wyholować, tak? Wyholować. Dobra, ale to gdzieś tam połowa zaraz po okresie ochronnym. Aha. No i dobra, i słuchajcie, bo Rafał mówi, że był taki moment, że się bardzo fajnie spławiały właśnie zaraz po tym okresie ochronnym. Powiedz 3 słowa, jak to wyglądało? No, od razu kupiłem nową kamerę, bo ustanowiłem to wiecznie na filmie, no i od czasu zakupu nowej kamery, no nic się nie wydarzyło. Mam to samo, słuchajcie, w ogóle to ma taką samą kamerkę jak ja, widzicie, i te, ja mówię, te GoPro 9 to pecha przynoszą, zobaczcie, ja też z nią chodzę i co z tego, jak nie ma żadnej ryby. No dobra, ale spławiałeś się i wtedy miałeś jakąś rybkę, tak? Przy tym sobie spławieniu? Tak, udało się taką trotkę wyholować, taką, ja wiem, 55-60 cm.
Ja w ogóle to bym się spytał Rafała, jak to w ogóle jest czuć rybę na haku. Wprawdzie byłem ostatnio na Motławie, tak nałapaliśmy okoni i małych sandaczy, ale to nie jest to samo. Słuchaj, ale tak, stoimy tutaj już no dobre 2 godziny. Ja żadnego spławu nie widziałem, a ty? Nie, nie ma. Moja teoria jest taka, że jest dużo małej rybki i są najedzone. Aha. I w ogóle na te nasze nędzne podróbki nie chcą patrzeć. No ja to nawet się pokusiłem o to, żeby polatać w dolę nisko, wiesz? Tak jak no ptaki, nie? Atakują. Powinno być srebro widać, bo to są jednak duże ryby, nie? Słuchaj, i nic. Nic, totalnie nic. Studnia. Ile razy wypuszczałem, to ten grzbiet jest jednak taki ciemny, że po 2 metrach ryba tracę kontakt wzrokowy. Jednak jest super zamaskowana z góry. No nie wiem, w zeszłym roku najfajniejsza właśnie była przerwa świąteczno-noworoczna dla mnie. 4 ryby złowiłem. Aha. Tutaj, więc... I tu też w Orłowie? Tak, w Orłowie. Więc chyba i właśnie srebrniaki, tak? Bo dotychczas to były te taka normalna troć. Tak. Kropkowa. No to niby srebrniak, no ale srebrniak to srebrniak, nie? To... Podglądaliśmy ciebie, cały czas stałeś na tym jednym kamieniu. To jest jakaś twoja ulubiona miejscowa? No niestety to jest taki temat, że... Kupiłem sobie specjalnie nowe wodery, które oddałem, bo okazało się, że przeciekały już jako nowe. No i zimno się szybko robi, nie? Te są takie stare, trochę dziurawe. I ta tajemnica stania na kamieniu wynika również z tego, że przeciekają wodery. A na kamieniu. A ja myślałem, dalsze rzuty, wiesz? No nie, wręcz chyba w takiej przejrzystej wodzie to one dobrze widzą, nie? To może nawet jest to do bani miejsce, bo się wysoko nad wodą stoi. Nie wiem, czy to nie jest gorzej, nie? Bo często jednak te brania są gdzieś blisko. Tak. A jednak ten wzrok strągowatych jest legendarny. Więc no tutaj takie względy pragmatyczne. Poza tym szeroki kąt ostrzału, nie? 180 stopni prawie można obrzucać z jednego kamienia, ale ten kamień jest fajny. Z niego złowiłem ze 4 ryby, to mam do niego sentyment. No zobaczysz na dronie, jak to wygląda właśnie z góry, wiesz, bo to niekoniecznie tutaj jest najlepiej, tak mi się wydaje, wiesz? No to w ogóle z klifu, nie? Teraz jak jest taka przejrzysta woda, to na pewno super widać, gdzie są te plamy kamieni, gdzie jest głębiej i tak dalej, ale no mówię, te miejsce tutaj, ten sam wierzchołek, to najwięcej ryb tutaj złowiłem. Chociaż ulubiona przynęta? No nie wiem, no teoria, wydaje mi się, no, nasłuchałem się, pracowicie wykorzystałem okres ochronny, oglądając filmy, gdzie inni się dzielą swoimi opiniami i to mnie chyba przekonuje, że w takiej przejrzystej wodzie musi być coś, co jednak wiernie rybę przypomina, żeby tą trotkę oszukać. I no ten odpowiedni hol, ostatnim razem też tak było, ten tydzień temu, że takie podszarpywanie i wobler bezsterowy dał taki rezultat, że dosłownie rozmawialiśmy, że o zobaczcie, przejrzysta woda w kolorze dna przynęta, trzeci rzut i była ryba, nie? Więc tak trochę wyczarowałem. No i teraz ta nadzieja umiera ostatnia chyba i będziemy jeszcze na pewno próbować. No właśnie, jak ręce zmarznięte, masz te same rękawiczki, co ja. Mam takie i mam jeszcze takie dekatlonowskie dla nurków, zobacz. Aha, taki patent, jak się wchodzi do wody, bo one nie przeciekają. Jak to z rękami u ciebie, dłonie zimne? Znaczy, mam zapasową parę, ale to bardziej tego, jak tym durszlakiem trzeba coś podebrać i w efekcie albo spadnie rękawiczka i się zamoczy. Tak na 3 godziny, jak rano przed prasą przyjeżdżam, 2-3 godziny, to one oczywiście stopniowo stają się mokre, nie? Otrzepywania jakichś glonów z haków i tak dalej, nie? To się jednak, ale to starcza. Starcza. Co, ile jeszcze będziemy tutaj siedzieć na tym rozie? No, trzeba być na 10 robocie, więc trzeba się rozbierać. Widzicie, ja mam to dobre, że ja właśnie teraz jestem w robocie, także ja mogę tutaj siedzieć do rana w sumie, ale już też mam dosyć. Miło było pogadać i zobaczyć swój samochód na parkingu. Pierwszy, jeden raz ktoś przyjechał przede mną. Widzicie? I mamy to na filmie. Cześć!